Za górami, za lasami był Facebooczek z reklamami. Był wspaniały, podziwiany, nad niebiosa wywyższany. Lecz coś stało się tam w górze i reklamy wiszą w chmurze. Hajs nie schodzi, ruchu nie ma. No i nie mam też kolejnego wersu, bo nie mogłem znaleźć rymu. Ale myślę, że takie opowiadanie, taki wstęp wielu z was coś mówi. Otóż to, że kiedy tworzymy kampanie reklamowe, na samym początku dzieje się nawet fajnie, pojawiają się jakieś wyniki, a później, kiedy mamy to kontynuować w długim terminie, pojawia się pewnego rodzaju problem. No właśnie, dzisiaj w tym oto marketingowym kąciku będziemy sobie chcieli porozmawiać o tym, jak przygotować kampanie reklamowe, aby przede wszystkim mogły działać w długim terminie, żeby generowały duże sprzedaże, i powiemy o tym w ujęciu sprzedaży na koniec roku. Zapraszam. No jedną z pierwszych rzeczy, o których musimy sobie powiedzieć, to to, że nie ma czegoś takiego jak stała cena reklamy na Facebooku czy w Google, tak? Nie jesteś w stanie powiedzieć, że jedno kliknięcie zawsze kosztuje tyle, jedna sprzedaż tyle, obejrzenie filmu tyle, a aktywność, na przykład zostawienie lajka czy komentarza, zawsze kosztuje tyle. Te ceny się zmieniają. Dlatego też wyniki kampanii reklamowych się zmieniają. Dlaczego? Bo zmienia się sytuacja na rynku. Przypomnijmy sobie, co się stało, kiedy nagle wszyscy rzucili się do sklepów i zaczęli wykupować cukier ze sklepów, nie? Nagle wszyscy potrzebowali 10, 20, 50 kg cukru. Co się z tym stało? Cena cukru nagle poszła w górę. Co się stało w sytuacji, kiedy wszyscy zaczęli się ustawiać w kolejkach po benzynę w lutym? Nagle cena skoczyła. To samo się dzieje z kampaniami reklamowymi. Dokładnie to tak samo wygląda. Przestrzeń reklamowa na Facebooku czy Google to nie jest coś nieskończonego. Jest określona liczba użytkowników i liczba reklam, które się mogą wyświetlić, także jest ograniczona. I teraz zobacz, że jeżeli na przykład większa ilość osób będzie chciała się reklamować, a za chwilę będzie chciała, tak? Bo co? Bo czarny piątek, bo później będzie czarna sobota, niedziela i cały tydzień będzie czarny dla niektórych. Później będą święta Bożego Narodzenia, zakończenie roku, Sylwester, później wyprzedaże noworoczne i tak dalej. Czyli cały czas będzie duża liczba reklamodawców, która w tym czasie właśnie będzie chciała sprzedawać. I tutaj dla niektórych reklamodawców, być może także dla ciebie, może pojawić się pewnego rodzaju problem. Nie strasz, nie strasz. Jaki? Dotychczas te kampanie reklamowe, które robiły ci sprzedaż, które szły sobie w jakimś tam długim terminie, albo nawet niedługim, ale były robione jakieś weekendowe kampanie reklamowe, które robiły ci sprzedaż, nie wiem, jakąś promocyjną, to może się okazać, że te kampanie reklamowe będą na tyle drogie, że na tyle Facebook będzie chciał kasy za to, żeby w ogóle twoje reklamy się wyświetliły, bo inni reklamodawcy będą, że albo twoje reklamy nie będą się wyświetlać, albo będą takie drogie, że po prostu nie będą ci się te kampanie spinać, nie będziesz zarabiać na tych kampaniach reklamowych. I z tego powodu warto na koniec roku zrobić sobie jeden mały myk. Kiedy planujemy sprzedaż końcoworoczną, obojętnie czy to będzie czarny piątek, czy to będą święta Bożego Narodzenia, czy koniec roku, warto tą sprzedaż rozłożyć sobie w czasie. Dlaczego? Ponieważ zwróć uwagę, że jeżeli ja na przykład w tym materiale wideo zapowiem, że za 3 tygodnie będzie miało jakaś sprzedaż, nie wiem, nowego produktu, nowego kursu, nowego pakietu, nie wiem, czegokolwiek, niech to będą nowa kolekcja sukienek na przykład, tak, bo za chwilę ktoś powie, że to są produkty edukacyjne, ale to mogą być równie produkty fizyczne. Jeżeli ja od teraz już przez 3 tygodnie będę o tym mówił, będę tworzył posty na ten temat, powiem na przykład o tym, że będzie ograniczona liczba, że na przykład można się wpisać na listę osób oczekujących, na listę pierwszeństwa, które w pierwszej kolejności otrzymają link na przykład do zakupu, ponieważ jest dostępnych tylko X pakietów, no to jeżeli ja przez ten czas będę już o tym informować, to ja tą całą kampanię reklamową jestem w stanie sobie rozłożyć w czasie. Nie będzie ona tak bardzo podatna na to, że inni reklamodawcy będą się reklamować, ponieważ ja już wcześniej będę robił tą sprzedaż, ale jeszcze bez sprzedaży. I dodatkowo będę też pozyskiwać grupę odbiorców, na przykład w postaci adresu mailowego, użytkowników na przykład w grupie na Facebooku albo uczestników wydarzenia, bądź też adresy mail, SMS-y. Będę tworzył sobie grupę, którą będę w stanie bardzo szybko, tak, publikując post, wysyłając mail, wysyłając SMS, poinformować, że w tym momencie właśnie już sprzedaż wystartowała. Zobacz, jak bardzo stawiać się to przed osobami, które nie mają takich zasobów, mówię o adresach mailowych, mówię o SMS-ach, ponieważ oni będą musieli ponownie zrobić reklamę po to, aby dotrzeć do twoich odbiorców, a ty tylko robisz wyślij. Tak więc, jeżeli myślisz o kampanii reklamowej, tej końcoworocznej, bądź też w ogóle o strategiach sprzedaży, to zawsze rozłóż to sobie w czasie.
przejść przez etapy gadania o tym, podkręcania temperatury, tworzenia ciśnienia, pokazywania klientom, jakie to jest fajne, po to, żeby oni mieli chęć posiadania, ale jeszcze nie sprzedawaj. Później w określonym terminie, o którym mówiłeś, rozpocznij właśnie sprzedaż i zaatakuj ze wszystkich stron, które możesz. Mailing, SMS-y, post w wydarzeniu, post na Facebooku, reklama oczywiście też, dlaczego by nie, stories, rolki, relacja na Facebooku, wykorzystaj wszystkie źródła po to, żeby w tym krótkim czasie jak największa liczba osób odwiedziła Twoją stronę sprzedażową. I to będzie o wiele lepiej działać i o wiele mniejszymi kosztami wygenerujesz sobie znacznie większą sprzedaż w krótkim czasie. A myślę, że właśnie czarny piątek, czy właśnie święta, czy koniec roku, to jest świetny czas, żeby wygospodarować sobie na przykład takie 4-5 dni, gdzie przez te 4-5 dni będzie właśnie kampania sprzedażowa, która się rozpocznie powiedzmy w poniedziałek, kończy się w czwartek, ale jest to taka zmasowana sprzedaż. Historia pokazuje i nieraz na webinarach pokazywałem właśnie wyniki takich kampanii, że w tych momentach są generowane największe sprzedaże. Niektóre firmy w czarny piątek na przykład wygenerują 50% swojego obrotu całorocznego. Tak więc dlaczego by też kawałeczek tego tortu sprzedażowego nie ugryźć? Ok, jeżeli Wam się podobają porady kącika marketingowego, chcecie więcej, dajcie znać pod tym materiałem wideo. Jeżeli macie pytania, dajcie znać pod tym materiałem wideo. I jeżeli się szykujecie też do sprzedaży na koniec roku, to dajcie znać, co sprzedajecie. Łatwiej mi będzie później kolejne materiały przygotować właśnie pod to, czym jesteście zainteresowani. Do zobaczenia!